Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, przed nami kolejny odcinek z Hobbita. Przede wszystkim dziękuję chyba dwóm panom, którzy pod poprzednim odcinkiem napisali mi, że przecież mogę obrócić kamerę, kabum Kina, kabum. Czasem na najprostsze rozwiązania najtrudniej jest wpaść. To po pierwsze, po drugie, zmienia nam się troszeczkę styl nagrywania. To co możecie zauważyć, postaci jak się nudzą, to coś tam sobie zaczynają robić. Zmieniam się troszeczkę styl nagrywania. Chodzi mi o to, że stwierdziłam, że rzeczywiście troszeczkę za dużo na nagraniu zbieram klocuszków, chodzę, zwiedzam. Ja dalej będę to robić na nagraniach w jakimś stopniu, gdyż, że tak powiem, no jakby nie patrzeć, klocki są mi potrzebne do kupowania postaci, są mi potrzebne różnego rodzaju rzeczy, które zbieramy, kamyki, nie kamyki, do robienia różnych questów i tak dalej. Dlatego tego też się będziemy trzymać, zresztą zaraz sobie tutaj pójdziemy pierwszy quest uruchomić. Ale do czego zmierzam? Do tego, że zrobiłam sobie swój własny save prywatny, na którym jestem troszeczkę już do przodu i tam sobie chodzę, zwiedzam, bo tak naprawdę gdybym szła prosto z fabułą, odcinki trwałyby po 15 minut. Chcę właśnie troszeczkę zwiedzać, troszeczkę smacznego Bilbo, troszeczkę zwiedzać, troszeczkę kombinować z różnymi rzeczami. Natomiast chcę wam pokazać tylko to, co jest najciekawsze i tak dalej, bo ostatnio na poziomie spędziłam chyba z półtorej godziny. No. Right. I've got carrots, chairs, doilies. What else do I need for a party? Oh, tell you what. A mithril flail display would make for great entertainment with the shiny trails it leaves. Could you forge me one? I've got something that'll double your fortune if you do. Bilbo, on do ciebie mówi, chamie. A ten sobie usiadł, czyta książkę. Ale tak, tutaj mamy questa i... Mitrilowe przedmioty można wykuwać, zanosząc schematy do kowala w brwi. Schematy można znaleźć w całym Śródziemiu. Mnie do tej pory udało się znaleźć jeden. Oj, no sorry, ale już tak... Leżą niebieski śród... Aha, nie mogę, dobra, no nieważne. Dobra. Nie będziemy się w to zagłębiać. Ostatnio to jakoś wskoczyłam, ale to chyba Gandalfem. Mniejsza o to. Ciśniemy z naszą przygodą, aby znaleźć naszych przyjaciół krasnoludów. Dzisiaj się z nimi spotkamy i o ile dobrze pamiętam, już coś tam poruszymy sobie nawet. Jak mówię, ja już na siebie, u siebie na save jestem po spotkaniu z Radagastem, więc... Gandalf! O, czekaj. Bagietki się przydadzą. I deski, o! Deski są bardzo potrzebne. Dlatego dalej, pod tym względem, będziemy tutaj sobie rozwalać, ale właśnie tak. Gandalf może rozwalać takie oto rzeczory. Gandalf. Aha, musisz namierzyć, rozumiem. Sweetas, nie? No, też tak myślę. Będę się starała w miarę zbierać tutaj questy. Nie wiem, ile z nich uda mi się... Rybki też mi się przydadzą. Ile z nich uda mi się rozwiązać na nagraniach, ile nie. Myślę, że jednak większość questów będę tam na swoim tym prywatnym save'ie wykonywać. No, przynajmniej zebrałam. Słuchajcie, taki bajer, coś co nie ukrywam, bardzo mi się podoba, że możemy sobie wchodzić na przykład komuś do domu. O, tutaj pan ma do nas jakieś questa. My mother-in-law is in town. O Jezus, biedactwo. And I promised her one of my award-nominated bread pies. But, wouldn't you know it, we're all out of bread. I'll get my ear chewed off if she doesn't get some pie to share. Szczerze, nie robiłam tego u siebie na tym. If you've got any bread you could part with, friend. Aha, my mother-in-law is in town. Potrzebuję 50 bagietek i mamy 5, dobra. No nieważne. Sam powiem informacja, znajdź Bublego i wróć do wiaderka. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, tutaj to jest jeszcze delikatna sprawa, tak naprawdę sytuacja się rozwija.
no, głównie w momencie, kiedy mamy już krasnoludy. Ale to wam powiem na odpowiednim, że tak powiem, etapie gry. Bo to jest temat, który zwrócił moją uwagę. Dodatkowo, szczerze, tak właśnie gadałam nawet z Wizem, że jakby usunąć postacie LEGO z tej gry i wstawić jakieś tutaj, że tak powiem, normalne, normalny wygląd postaci, to ta gra graficznie jest na tyle dobra, że niby się nie kapnął, że to jest LEGO. Naprawdę, ta woda, czy co ty tutaj chcesz? Chcesz, dasz mi 20 kurczaczków? A dawaj, desek trochę mamy. Tak, to był nasz chyba pierwszy trade. Dobra. Co mamy tutaj? Pod zielonym smokiem. Nawiązanie oczywiście musi być. Dobra, no to ciśniemy sobie do przodu. Te sowy są zajebiste. Aha, tam jest rzeka, więc tak nie przejdę. No zobaczcie, no kurde, no woda, no jak w Tomb Raiderze, no! Ja wiem, że się strasznie jaram tą grą i no nie będę mówić, że tak nie jest, gdy tak jest. Ale to chyba dobrze, zaczynam padać deszczyk. Tutaj wejdziemy tylko mając tego... Orina? No tylko mnie pyta, gdzie jest do spogląda. Klucze do jaskini znajdziesz u potomstwa, czyli gdzieś jest gniazdo ptaka. Powiem szczerze, że zagadki mnie momentami rozwalają, bo są niektóre naprawdę, naprawdę ciężkie. Tutaj jest Bree. Ale jeszcze nie będziemy tam wchodzić. A co ty byś ode mnie chciał za 20 kamyczków? Powiedz ty mi. 50 tego. Ja nie wiem, czy ja chcę ci dawać. Nawet nie mam. Ale dobrze wiedzieć, że tu jesteś i że chcesz tradować. Bardzo mnie to cieszy. To jest oczywiście kolejna rzecz. Do niej nam jest chyba potrzebny Kili. Powiem szczerze... After a long journey through the Shire and beyond, Bilbo and Gandalf the Grey caught up to the company of dwarves. Their adventure is about to begin. Słodkie kucyki. No, Gandalf, wciśnij tam. Welcome, Master Baggins. Dzięki, Bolin. To the company of Thorin Oakenshield. Help yourself. No, wait, wait, stop. Smutny konik, zajechali mu jabłuszko. Siema Oin, bodajże. Oin, pamięć mnie nie myli. Widzicie, musimy zanieść jabłuszko tam, z takiej ciekawości sprawdzę jedną rzecz. Aha, nie mogę, dobra. Słuchajcie. Ja już powiem szczerze, nauczyłam się dość nieźle rozpoznawać te krasnoludy ze względu na to, że większość, znaczy każdy z nich ma swoje unikalne właściwości, które trzeba wiedzieć, kiedy zastosować. I to na początku wcale nie jest takie łatwo. Na przykład taki Oin na ten moment może tworzyć wieżę, znaczy drabinę, o, w ten sposób. Wchodzimy na niego, wskakujemy na dane miejsce. Teraz nam wchodzi Nori. Aha, na początek trzeba zrobić Oinowi przejście. A nie, tutaj z klocuszków. Drabina, dobra. Taką drabinę możemy sobie robić z trzech krasnoludów. A. On sobie wchodzi wtedy na niego i my wchodzimy po ich... Wchodź, Bilbo. Bilbo.
Skakujemy sobie tutaj. I chłopaki zaraz sobie tutaj do nas przemkną dołem. Bo to chyba on ma siekierę. Ma, dobra. Rozwalamy. Przy okazji jest jeszcze jedna bardzo dobra rzecz. To, że mam... Że mniej więcej wiem już, gdzie są klocki i będę mogła wam też to pokazać. Przestawiamy sobie drabinkę, oczywiście. Ebutup. Siema, Bifur, chodź tutaj. Dajesz, teraz na tobie. O, dobra. Tu żeś się przyczepił. Dawaj. Akurat krasnoludów robiących wieże znam najsłabiej, bo oni jeszcze mi się nie przydali w kolejnym etapie. O. I w taki oto sposób mamy już jabłuszko dla naszego konika. I czas na orków. What was that? Orks. There'll be dozens of them out there. You think that's funny? You think a night raid by orks is a joke? I didn't mean anything by it. You know nothing of the world. Don't mind him, laddie. Thorin has more cause than most to hate orks. Balin jest dobry w opowiadaniu historii. I to ten prawdziwy też. Kings Roar, który jest prawdziwy, ale obaj są. The ancient dwarf kingdom of Moria. But our enemy had got there first. Czeka nas walka z białym orkiem, którego notabene w Hobbicie w ogóle nie było w książce. Był albo w Silmarillionie, albo w Dzieciach Durina, albo w... Nie wiem, nie pamiętam w której dokładnie był. Znaczy on był ogólnie w książce, tyle, znaczy jeżeli chodzi o książki... O książki Tolkiena, natomiast za cholerę go nie było w Hobbicie. Jak widzicie, na górze ekranu mamy pokazane w sześciokąciku, chyba, co mamy zabić, aby przejść na kolejny etap. Aha, zabiłam swojego. No chodź, chodź, cwaniaczku. Tam Balin dzielnie dzierży pałę w dłoni. Swoją wielką pałę Balin dzierży w dłoni. Ja was przepraszam, ale... Aha, tutaj mamy tu zapis? Mamy tu zapis, oczywiście. Są figurki, w których możemy zapisywać. Co z nie ukrywam, bardzo miłe. Odkryłam je całkiem niedawno. Gundabadok had sworn. Pięciu uzbrojonych. Czy się liczą? Czy się nie liczą chyba? O, ten jest uzbrojony. Balin, bo mi questa nie zrobił przez sobie. Znaczy, zrobię go, będzie dłużej trwało. Słuchajcie, ten fajnbal nie jest moim funfelkiem. Mój funfelbal. Nie każdy może mieć funfelbal. Zbieram co mogę dookoła, bo będzie mi to bardzo potrzebne. Krap. Jak widzicie, tutaj oczywiście oni sobie biegają dalej. Nie tak słodko biegam. A jeszcze jeden. Sorry, Bali. Upsi. Biorę sobie tutaj te. Balin, zostaw tych uzbrojonych. Balin? No to byłam funfelą Balina. Teraz jak go zabiłam, to już się pewnie nawet nie odezwę. No dobra. Oni oczywiście są na tyle fajnie zrobieni, że... Ja zapomniałam, kurde. Dobra, nieważne.
Strzelam ostatnią grę w Windowsie. No ale to już sobie podgłosię w programie przyrenderowanym. I teraz tak, motyw jest taki, że trzeba się złapać, Bali nie dawaj. I nakurwiamy pana orka. Kto ma śliczne slipki? Jak Balin pier... Nie, to nie ma chuja we wsi. I sru. Jak widzicie, na pierwszy tutaj pan nam się, że tak powiem, skasował. W sensie... Dobra, puśćmy się. I slow motion. Bardzo fajne efekty. Quick time eventy, które są tutaj wszechobecne, ale szczerze nie są jakieś męczące. Teraz, jak widzicie, rozwalamy dwóch panów złotych. I teraz sobie otworzymy zielonych, którzy stoją na górze. Dory nie potrzebuje, mam Doriego. Brawo ja. Dobra, Dory. Cyk. I wajchamy. On fajnie bije tą łańcuchem, muszę przyznać, ale... Że tak powiem, do najwygodniejszych rzeczy to nie należy, więc mogłam sobie się przełączyć. W sumie dawaj ban. Mogę sobie tobą powalczyć, to mogę. I idzie kolejna wieża, którą oczywiście również musimy rozwalić. Ja nie ukrywam, po tym odcinku będę chciała nagrać jeszcze jeden, natomiast mam... Oczywiście poczytam sobie, myślę, że jutro wasze opinie na ten temat. Ale no, liczę na to, że bardziej wam się jednak będzie podobać sposób, kiedy wiem, co robię. Aż tak bardzo nie lamię. Come on! Gdzie jest Thorin? Thorin? No, nie można. Nie taki był plan, ale też może być spoko. Dobra, ten ujeb... zepsuty. Jak już mamy tego, to ściągamy zielonego. Tutaj oczywiście już jest po trzech przeciwników, tam było po dwóch. A to są łucznicy w ogóle. No dwa topory też nie można. Co ja tutaj tak strasznie ginę? No nie ogarniam tego. Pierdzielam faktem. Dobra, Balin. Chodź. I slow motion. To, nie ukrywam, wygląda przeepicznie. Krabnie, taki był plan, żeby się przełączać w tym momencie, ale spoko. A, właśnie sobie chciałem podnieść to serduszko tu, ale... Spoko, nie można mieć wszystkiego. Dobra, i tam nam został ostatni. Trochę dziwnie bić się przez naszego przyjaciela. No ale tak. Że tak powiem, oderwania głowy. Chociaż powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że to w grze innej niż znaczy, że to wygląda w LEGO dość brutalnie. No i czeka nas teraz walka. Z białym orkiem. No oczywiście spokojnie, walka z panem plugawcem nie będzie taka... Easy peasy.
Jak on sobie oczywiście przyzywa nam kolegów. A! No tak, tu są quick time eventy. Których są albo 3, albo 4? I on teraz... Nie mogę uwierzyć, że on tam nie mógł wskoczyć. No, w porządku. Który teraz z naszych towarzyszy ma... Dualnie powinien mieć. I ma. Event, czy nie? W najgorszym momencie pojebałam klawisze. Znaczy, pomyliłam klawisze. Zapomniałam, że tu Y-a nie dają, bo Y jest na zmianę postaci. Dobra, Azok się znowu przeniesie. A, sorry. Jazak już na nas czeka, że tak powiem, na ostateczną tutaj naszą walkę. Oczywiście możemy sobie pierdyknąć w kamień. Dori, dawaj. Dori oczywiście ściąga to. Trzeba uważać, bo Azok w nas ciepie. Ale no prawda jest taka, że to właśnie Dori możemy dolecieć do Azoga, i tak ostateczna scena odegra się między Turinem a Azogiem. Krap! Bardzo ciekawy motyw, nie ukrywam. O! I nagle już mamy tutaj Turina, który w bardzo spektakularny sposób odcina bardzo ładną łapkę Azokowi. Przepisowo. Śliczna scena, gdzie łapka ucieka, Azok ją goni. Azok. I'd been defeated. And I thought to myself, there is one. I could call king. On nawet w Lego wygląda tutaj tak dumnie w tej scenie. To jest takie... And the pale orc, what happened to him? He died of his wounds long ago. Nie to, żeby Bombur tam pociągał jakiegoś szejka, nie? Zygator Bier. Trzeba przyznać, że orki są nawet... Nie wiem, wziął telefon i zadzwonił. To jest takie... No, logiczne dość. Azok plugawiec, poziom ukończony. Kolejne postacie do kupienia. Zresztą już nawet wiem, które i nawet wiem, gdzie. (Grym) 61. Myślę, że jest całkiem nie najgorzej.
zestawów akurat brak. Mamy wydarzenia. Złoty klocuszek jest. Kontynuujemy fabularnie. The company cleared their camp and continued on their journey. Stories from the night before lingering in Bilbo's mind. They embarked for the last bridge towards the valley of the Troll Shores. Ale to już oczywiście w kolejnym odcinku, który już wam mogę zapowiedzieć, będzie długi. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no ale cóż. Niektóre są krótkie, niektóre są długie, takie życie. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!